Szczęść Boże, dobry wieczór, Klaudiusz Pobudzin. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia, tradycyjnie 21.40 od poniedziałku do soboty. Naszym gościem dzisiaj główny ekonomista Skoku, Janusz Szewczak i główny ostrzegający przed tym kryzysem. Która faza teraz kryzysu jest, panie Januszu? No myślę, że wbrew temu, o czym się mówi, to kryzys nie zaczyna się, tylko on dopiero nadchodzi do nas. I jego skutki nie będą wcale mniej dolegliwe niż w wielu innych krajach. My dopiero stoimy przed dwoma trudnymi latami. To jest rok 2011 i rok 2012. Niewątpliwie polskie finanse publiczne są w bardzo poważnej sytuacji i myślę, że większość Polaków sobie z tego sprawy nie zdaje. A jakie są przyczyny tego kryzysu? Bo my wciąż słyszymy, no trzeba zaciskać pasa, to jest wina kryzysu. Ale na czym to polega tak technicznie, jeżeli można by było to wytłumaczyć takiemu Kowalskiemu? No, panie redaktorze, Polacy zaciskają pasa, niektórzy już od 40-50 lat, inni dopiero od 20 lat. Niewątpliwie kryzys przejawia się bardzo różnie w krajach świata, w Europie. Jest to często kryzys systemu bankowego, jak na przykład miało to miejsce w Irlandii. Ale znamy przecież przykłady całkowitych, można powiedzieć, bankructwa państw, tak jak to miało miejsce w Argentynie w 2001 roku. Rzecz ciekawa, że Argentyna zbankrutowała w 2001 roku, mając zaledwie 100 miliardów dolarów zadłużenia zagranicznego. My dzisiaj mamy tego zadłużenia zagranicznego aż 200 miliardów dolarów. No, można powiedzieć tak, no, myśmy jako naród i państwo praktycznie wyprzedali wartościowy majątek, głównie jeśli chodzi o system bankowy, finansowy, ubezpieczeniowy, handel wielkopowierzchniowy. My już tego nie mamy, nie jesteśmy właścicielem. Można więc by powiedzieć, skoro sprzedaliśmy rodowe srebra, powinniśmy opływać w dostatek. Tak nie jest. Mamy duży, gigantyczny już w tej chwili dług wewnętrzny. To jest, na koniec roku będzie tego około 770 miliardów złotych. I ten dług rośnie. W perspektywie dwóch lat, roku 2013, on może osiągnąć wielkość około 1 biliona złotych. To są astronomiczne kwoty. Mamy przecież ciągle problem z młodymi ludźmi. Oni uciekają za chlebem, wyjeżdżają. Ludzie wykształceni, za chwilę Niemcy otworzą swój własny rynek pracy od 1 maja. Czeka tam kilkadziesiąt tysięcy miejsc dla inżynierów. No, Niemcy nawet chcą płacić młodym Polakom uczącym się zawodu i to całkiem sensowne pieniądze. Około 800 euro mówi się do nawet 1000. To są zarobki, których marzyłoby wiele milionów Polaków. Czyli my wykształcamy inżynierów, a my ich kształcimy i oni jadą budować dobrobyt innych krajów. Pamiętajmy, że dzisiaj ponad 3 miliony Polaków pracuje za granicą i nawet w tej Irlandii, która przeżywa taki obecny gigantyczny kryzys, oni nie chcą wracać do Polski, no skoro świadczenia socjalne są tam na tak wysokim poziomie, no nieporównywalnym do naszego, no choćby jakieś, powiedzmy, około 200 euro tygodniowo tego zasiłku dla bezrobotnego, jak to, że tam nie płacą ludzie, dotychczas nie płacili za wodę rachunków, jak to, że praktycznie nie płaci się podatku dochodowego, tak zwanego PIT-u w takiej Irlandii, jeśli ma się dochody niższe niż 18,5 tysiąca euro w ciągu roku. No to są, że tak powiem, marzenia chyba niedościgłe dla nas jeszcze przez wiele, wiele lat. Także na pewno ten kryzys, który poważnie zbliża się do naszych finansów publicznych, właściwie można powiedzieć już ich dotyczy. Polacy odczują ten kryzys dopiero, kiedy we własnym portfelu zobaczą poważne ubytki, a myślę, że już od przyszłego roku, kiedy ta drożyzna będzie już ewidentnie widoczna dla wszystkich, bo wszystko drożeje i to nie o 0,1%, jak podaje GUS, tylko są to często podwyżki rzędu 20-30%. Popatrzmy na paliwo. No 5 zł, 5,20, 5,19 to są poważne wzrosty cen. Drożeje mąka, cukier, przejazdy, transport podrożeje, jeśli tak będzie dalej rosnąć ceny paliwa. To wszystko odbije się na wzroście kosztów utrzymania. Można powiedzieć, że dzisiaj już koszty utrzymania w Polsce są znacznie większe niż w wielu zamożnych krajach Europy. Natomiast płace są nadal 3-4-krotnie niższe niż takiej nawet Irlandii czy Grecji przeżywającej bardzo poważny ten kryzys. Wiemy, że przyczyną kryzysu w Irlandii no, było to zachowanie banków, a przyczyną kryzysu w Polsce co jest konkretnie? Przyczyną kryzysu w Polsce, który dopiero do nas się zbliża, tak jak ja mówię, są zarówno błędy popełnione w tej transformacji, tych przemianach ostatnich 20 lat, polegające między innymi na wyprzedaży sektora bankowego. No trudno, prawda,
znaleźć kraj w Europie, który nie ma własnego sektora bankowego, własnych banków. My ich praktycznie już, można powiedzieć, nie mamy. Nie mamy wielu bardzo dochodowych przedsiębiorstw. Pamiętajmy, skądś te dochody budżetu państwa trzeba brać, a one bardzo, bardzo maleją. Z roku na rok, można powiedzieć, one są mniejsze i w tej chwili cała właściwie koncepcja utrzymania się nad wodą, jakby można powiedzieć, polega na tym, że Polacy będą nadal kupować, dużo kupować. Czyli dzisiaj już nawet nie eksport ciągnie ten wzrost gospodarczy, tylko konsumpcja. Ja myślę, że w przyszłym roku Polacy będą mniej kupować. Po pierwsze dlatego, że rośnie VAT, obciążenia fiskalne. Myślę, że również po wyborach parlamentarnych będziemy mieli kolejny festiwal podwyżek, no bo przykręcanie śruby będzie musiało się odbyć na dużą skalę. Dzisiaj tak naprawdę w budżecie nie brakuje 50 miliardów złotych, tak jak to mówi oficjalny deficyt, tylko gdzieś w moim przekonaniu jakieś 90 miliardów złotych. Gdyby chcieć tę sytuację znacząco poprawić, a nie tak kosmetycznie, jak to ma miejsce obecnie, no to trzeba by olbrzymich cięć, rzędu 60-90 miliardów złotych. No nikt takiej kuracji nie przetrzyma końskiej kolejnej terapii szokowej dla Polaków. Czyli to wygląda na to, że to jest taka sytuacja bez wyjścia. My jesteśmy biernym obserwatorem tej fali, tego prądu, konsekwencji decyzji wcześniejszych. To nie jest tak, że Polska jest taką samotną wyspą na oceanie. To jest duży kraj w środku Europy. On musi odczuć konsekwencje ogólnych problemów. Tym bardziej, że zobaczmy, co się dzieje w Unii. Mamy gigantyczny kryzys struktur unijnych. Mamy problem z euro zasadniczy. No, są kraje, które pochopnie przyjęły, za wcześnie przyjęły to euro. Dzisiaj być może by się wycofały. Gdyby nawet zrobić referendum w dużych krajach, takich jak Francja, Włochy, Austria, wielu obywateli zdecydowanie opowiedziałoby się przeciwko euro. Więc widać wyraźnie, że no, Niemcy stawiają bardzo twarde warunki. Albo będzie ta Europa urządzana poprzez wzmocnienie silnej władzy, polegającej na tym, że będzie podobny system podatkowy we wszystkich krajach, że będzie możliwość bankructwa poszczególnych krajów, albo będą różne Europy, różne eurostrefy, ta bardziej zdrowa z Niemcami na czele i krajami Beneluxu, skandynawskimi, ta właśnie stająca na progu bankructwa z krajami południowymi. No bo przecież po pieniądze za chwilę oprócz Irlandczyków, Greków zgłoszą się inne kraje. Portugalia, Hiszpania, być może Belgia. Nie sądzę więc, żeby ta zielona wyspa, która już pomału zamienia się w ruchome piaski, mogła, że tak powiem, no, ocaleć bez bardzo poważnych konsekwencji, które przeszły praktycznie wszystkie kraje w Europie przechodzą. Chciałem pana zapytać o dwie recepty. Jedna recepta dla państwa, a druga recepta dla Kowalskiego. Co robić? Jak się bronić? No bo paliwo drożeje, można chodzić na piechotę, no ale nie wszędzie się da. Wydaje się, że Polacy na razie jakby nie dostrzegają zagrożenia, że wierzą w te bajki i opowieści płynące głównie z komercyjnych mediów, że wszystko jest pod kontrolą, że kryzys nam nie grozi i że będzie tylko lepiej. No ale jeśli dokładnie zacząć liczyć te deficyty, te długi, to sprawa wygląda poważnie. Niewiele moim zdaniem poprawią sytuację finansów publicznych podwyżki VAT, dlatego że ci, którzy mieli coś kupić, to te auta z kratką już zdążyli kupić, jeśli chodzi o firmy. Ci, którzy są po powodzi, zdążyli kupić sprzęt AGD, bo musieli to zrobić i przyszły kwartał już nie będzie taki dobry. Poza tym trudno będzie, nie będziemy się już porównywać do tego roku fatalnego 2009, tylko do roku 2010, który był trochę lepszy. No poza tym wyraźnie widać, że ten silny, bardzo silny, sztucznie nadmuchany polski złoty będzie niekorzystny dla polskiego eksportu. Eksport wyraźnie słabnie, import rośnie, więc deficyt i w handlu, i obrotów płatniczych będzie wyraźnie rósł. Natomiast jeśli chodzi o zwykłego Kowalskiego, no niestety idą chude lata i trzeba będzie z pewnością dokonać bardzo poważnej selekcji swoich wydatków. W dużej mierze nasz polski dobrobyt, ten z ostatnich lat, odbywał się na kredyt. Zadłużyliśmy się jako państwo, zadłużyliśmy się jako gospodarstwa domowe. Tych złych długów, zagrożonych, przeterminowanych, źle spłacanych jest już około 60 miliardów złotych, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe i firmy. To bardzo poważna kwota.
wielu Polaków, budżety wielu Polaków trzeszczą po prostu w szwach. Zwłaszcza jeśli ludzie, młodzi ludzie zdecydowali się na przykład na kredyt walutowy we franku szwajcarskim. Kredyt mieszkaniowy. No, jeśli frank ruszy w górę, a widać, że wahania są poważne, w ciągu tygodnia 18-20 groszy, to są duże zmiany. Wtedy przyjdzie płacić znacznie wyższe raty, a wartość mieszkania będzie maleć. I to będzie dla wielu bardzo trudną próbą przetrwania, więc na pewno droższe wydatki na żywność, wyższe ceny płacone za energię elektryczną w przyszłym roku, no i najprawdopodobniej również cały szereg podwyżek związanych z transportem, z usługami.